Witam was serdecznie. Szybko, szybko. Tu widać pod drzewami, widzicie? Mimo że padało. No i mamy tutaj sobie asory na uwrociu. Banacus tutaj przed nami. Zero i jakiś tutaj poparzeń, jeśli chodzi o RSM. Dawka niewielka, ale już wam mogę pokazać, gdzie RSM chyba się lał. Widzicie ten pasek? Tutaj też bezpośrednio. Ci tak można powiedzieć, że wysokość była w miarę, bo albo szedł po roślinach, albo szedł obok. Tak mi to wygląda. Przynajmniej na, bo są takie paski i chyba się nie mylę, tak. Nawet bym powiedział, że ta belka była trochę za wysoko jednak. Mogła być ciut niżej, ale to jest, widzicie, tutaj wszystko jakby koło roślinek. No powoli rośnie, no trochę to za późno wszystko, ale coś tam już ten deszcz, który miał lać, rozmył się, ale pokrótce, zobaczcie, to akurat jest szósty, to jest skład, to nie jest taki miarodajny, ale zobaczcie sobie Banatus. A względem asorego, jak asory po prostu, kurde, na tego Banatusa chyba za mało dałem tego RSM-u. No opryskiwacz umyłem, ale tak. To są pasy z RSM-u, dobrze mówiłem, zobaczcie. Tu. To są te paski z RSM-u. Teraz tu jest pięknie to widoczne. Tutaj. Także można powiedzieć, że ciut za wysoką była ta belka jeszcze. No i tu już mamy asory, nie? I teraz patrzcie, jak jest. Ładne odcięcie, taka ładna ścieżeczka. Ło! No i te asory wydaje się większe, a przecież było dzień później siane i bardziej pokrzywione, tak mi się przynajmniej wydaje, ale teraz już tutaj jest nawóz, tam troszkę deszczu spadło, parę litrów, także ten nawóz tutaj zacznie już nam powoli działać, tylko że no 130 litrów dużo, niedużo na marzec, no nieźle chyba, ale mogło być ciut jakby więcej, może nie, no bo to chodzi o tą formę, ale temperatury mają wzrosnąć, także tutaj no dwie niby są dostępne, amonowa i azotanowa. Mocznikowa jest się niedostępna, ale tu szedłem normalnie, widać, kurde, aż poryłem. Ale asory jakby tak względem Banatusa bardziej. No zobaczymy. Trzy rozkrzywienia by miał Banatus i trzy asory. Asory ma na pewno więcej. Bo tu już jest, kurde, widać, że nie chciałem, żeby miał więcej. Tak bardzo na to liczyłem, że on już się więcej mi tu nie pokrzewi. Zostały trzy. No to byłoby świetnie. To byłoby świetnie. Pozdrawiam.